Witam Ciebie serdecznie na kolejnej praktyce księżycowej. Tym razem zapraszam na pełnię. Jestem na polach przepięknych, więc aura też cudowna do tego wydarzenia. Dzisiaj pełnia, wtorek, 14 czerwca, dopełnienie, godzina 13:52, środek dnia. Ale zawsze powtarzam, możesz ćwiczyć wcześniej, później, nawet dzień wcześniej, dzień później. To się wszystko będzie liczyło w ramach pełni, z tą energią pełni, z tą energią takiego działania, tworzenia. To jest właśnie energia pełni. W związku z tym praktykujmy. Zapraszam. Zaczynamy. Świat górny. Stopy na szerokość bioder, równolegle do siebie, duże palce troszkę do środka, lekko ugięte kolana, nadgarstki na nadnercza. Można to osiągnąć poprzez podłożenie sobie jednej ręki pod łopatkę, dołożenie nadgarstka drugiej, to jest mniej więcej ta wysokość, tutaj są takie dołeczki kończące żebra. Łokcie dajemy maksymalnie do przodu, wyciągamy klatkę piersiową. Szyja łabędzia, broda lekko do góry i patrzymy w dal. Głęboki wdech i wydech, osadzając się w pozycji. Świat górny, krąg trzeci, wiedza. Jestem otwarta na wiedzę, która do mnie przypływa. Dzięki niej z łatwością dostrzegam sens wszystkiego, co się wydarza. Stajemy na jednej nodze, kolana łączymy razem, stopa zadarta, flex. I w tej pozycji z wdechem ciągniemy najpierw biodra do tyłu, wypinamy pośladki. Wspinamy się na palce z wdechem, z wydechem opadamy na całą stopę, odstawiamy nogę, biodra przenosimy do przodu, rozluźniając lędźwie, wdech i wydech. I druga noga to samo. Kolana razem, stopa zadarta, flex. Biodra do tyłu z wdechem, spięcie na palce. Z wydechem opadamy na całą stopę. Odstawiamy nogę, biodra do przodu, wdech i wydech. Noga. Wdech, góra. Odstawienie biodra do przodu, oddech, noga, góra, noga, góra z wdechem, odstawienie i noga. I góra z wdechem. Odstawienie. Biodra do przodu. Wdech i wydech. I przechodzimy do świata średniego. Do klęku. Kolana troszeczkę szerzej niż biodra. Nadgarstki zostają na nadnerczach. Łokcie do przodu. Broda do góry. Patrzysz w dal. I zrób głęboki wdech i wydech, osadzając się w pozycji wyjściowej świata średniego. Świat średni, krąg pierwszy, wspólnota. Z łatwością i łagodnością rozmawiam z innymi ludźmi. Znajduję z nimi wspólny język i dochodzę do porozumienia. Nie tylko ja ćwiczę o poranku, ale inni też biegają. Więc ściągamy łopatki, masujemy pachy, piersi, mostek, szyję, twarz, do pączka. I pozostań przez moment z oddechem w tej pozycji. I wracają ręce tą samą drogą, masując twarz, szyję, mostek, piersi, pachy i na plecy. Wdech i wydech.
i ręce. I powrót. I ręce. Pozostań z oddechem i powrót. Wdech i wydech. I będziemy schodzić do świata dolnego, czyli znów. Ściągamy łopatki, masujemy pachy, piersi, mostek, szyję, twarz do pączka. Schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nadgarstków pod brodą i schodzimy na dół do opadu. I w tej pozycji pokiwaj się najpierw trochę do przodu, do tyłu. Wyczuj, jaka ona dla Ciebie dzisiaj jest. Lędźwia do góry, lędźwia na dół. Lędźwia do góry, lędźwia na dół. I z lędźwiami na dole, z rozluźnionym brzuchem, przenieś środek ciężkości do przodu, napinając bardziej ramiona, obręcz barkową. Brodę podnieś do góry, popatrz przed siebie w dal i zrób głęboki wdech i wydech w pozycji wyjściowej świata dolnego. Świat dolny, krąg ósmy. Uzdrowienie. Akceptuję siebie i czuję się całością, a moi przodkowie wspierają mnie na drodze do osiągnięcia pełni zdrowia i mocy kreowania świata. Kładziemy przedramiona, obracamy tak, żeby położyć dłoń na dłoni do pączka. Przechodzimy na leżenie na klatce piersiowej, odsuwając trochę ręce, ale łokcie są dalej ugięte. Broda oparta na ziemi. Zwróć uwagę, czy na pewno leżysz na klatce piersiowej. Jeśli nie, to przesuń się jeszcze bardziej do przodu. I teraz noga do góry. Stopa zadarta w leks. Powrót. Powrót do pozycji wyjściowej. Wyciągnięcie pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Ręce. Pączek. Zejście na klatkę piersiową i druga noga do góry. Powrót. Powrót do pozycji wyjściowej. Oddech. Ręce. Pączek. Klatka piersiowa. Noga. Powrót. Oddech. I jeszcze. Ręce. Pączek. Zejście na klatkę i noga. Praca, noga. Wracamy do pozycji wyjściowej jeszcze po razie. Ręce, pączek. Klatka piersiowa, noga. Powrót. Ręce, pączek, klatka piersiowa i noga. I powrót. Wyciągnięcie jeszcze pozycji wyjściowej, oddech. I teraz złącz kolana, usiądź na piętach, podkul kość ogonową pod siebie i przejdź do pozycji dziecka.
Kierując czoło do ziemi, a ramiona wzdłuż ciała, rozluźnij lędźwie i rozluźnij barki. Zaokrąglij plecy i zrób 3 głębokie wdechy i wydechy, kierując uwagę w lędźwia i oddech. I powolutku, zaokrąglając plecy, krąg po kręgu, podnosimy się do góry. Wdech i wydech i przechodzimy do świata górnego. Znów pozycja wyjściowa świata górnego. Stopy równolegle do siebie, lekko ugięte kolana. Nadgarstki na nadnerczach, łokcie do przodu. Wypięta klatka piersiowa. Szyja łabędzia. Popatrz w dal. Wdech, wydech. Świat górny, krąg drugi, początek. Mam w sobie spokój, radość i zaufanie, że wszystko, co do mnie przychodzi, jest dla mnie dobre i mi służy. Ulubione moje ćwiczenie, ulubiona moja afirmacja z gimnastyki słowiańskiej. Ściągam łopatki, masuję pachy, piersi, mostek, szyję, twarz. Idą ręce do pączka. I w tej pozycji na dwóch nogach biodra wypinam maksymalnie do tyłu. One ciągną pięty do góry. Wdech, wydech, opadamy na całe stopy, rozluźniamy lędźwia. Schodzą ręce tą samą drogą, masując nasze ciało. Biodra przenosimy do przodu, wdech i wydech. I jeszcze raz. Ręce idą do pączka. Biodra do góry z wdechem. Z wydechem opadamy na całe stopy, rozluźniamy lędźwia. Ręce wracają na nadnercza. Biodra do przodu, wdech i wydech. I jeszcze ostatni raz. Góra. Powrót. Wdech i wydech. I przechodzimy do świata średniego, czyli jesteśmy w klęku. Kolana troszeczkę szerzej niż biodra. Nadgarstki zostają na nadnerczach, łokcie do przodu, broda do góry. Popatrz w dal. Wdech i wydech w pozycji wyjściowej. Świat średni, krąg piąty, wyższa siła. Mam sobie wewnętrzny spokój i zaufanie do wyższej siły. Zawsze i wszędzie jestem chroniona. Będziemy łączyć ze sobą stopy. Jedną stopę wspinamy na palce. Odwodzimy nogę w biodrze, tak żeby pięta wylądowała wśród stopiu drugiej stopy. A my się nie obracamy. Potem noga wraca. Rozstawiamy stopy i wdech, i wydech. I znów łączymy stopy na palce. Odwiedzenie w biodrze. Pozostań, łokcie do przodu, broda do góry, patrzysz w dal. Powrót nogi. Rozstawienie stóp, wdech i wydech. Druga noga to samo. Łączymy stopy. Wspinamy na palce. Odwodzimy biodrze. Pięta ląduje wśród stopiu drugiej stopy. Powrót. Rozstawienie stóp. Łączymy stopy i odwodzimy. Powrót.
Rozstawienie. Łączymy. Odwodzimy. Powrót. Rozstawienie. Jeszcze po razie. Łączymy. Odwodzimy. Powrót. I ostatni raz. Łączymy. I odwodzimy. Powrót. Rozstawienie. I będziemy przechodzić do świata dolnego. Czyli znów. Ściągamy łopatki, masujemy pachy, piersi, mostek, szyję, twarz, do pączka. Schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nadgarstków pod brodą i schodzimy na dół do opadu. Wyciągnij się do przodu w tym opadzie, środek ciężkości do przodu, tak żebyś poczuła napięcie w ramionach. Broda do przodu, popatrz przed siebie. Głęboki wdech i wydech, osadzając się w pozycji świata dolnego. Świat dolny, krąg siódmy, cel. Dzięki własnej śmiałości i pewności siebie umiem wyznaczać sobie cele i dążyć do ich osiągnięcia. Noga do góry. W tej pozycji wyjściowej. Stopa zadarta. Powrót. Wdech i wydech. Noga do góry. Druga. Powrót. Oddech w pozycji wyjściowej. Noga do góry. Powrót. Noga do góry. Powrót. I jeszcze po razie. Noga. Powrót. Oddech. I noga. Powrót. I przejść do pozycji dziecka, łącząc kolana, podkulając kość ogonową pod siebie. Na moment czoło do ziemi, ramiona wzdłuż ciała, parę oddechów. Kieruj oddech w lędźwia. Powolutku zaokrąglając plecy, krąg po kręgu do góry. Wdech. Wydech. I przechodzimy jeszcze raz do świata dolnego. Się jakoś ustawię może tu troszkę inaczej, żebyście widziały lepiej. Świat dolny. Jeszcze raz, wyciągnij się do przodu. Popatrz przed siebie. Krąg czwarty. Mam w sobie, mam wokół siebie cudownych ludzi, którzy wspierają mnie i ofiarowują mi pomoc, jakiej potrzebuję. To jest ćwiczenie pomoc i to jest ćwiczenie główne na dzisiaj. Wsparcie w przyciąganiu właściwych ludzi, którzy pomogą nam w tworzeniu rzeczywistości. To jest pomoc od wyższej siły i od przodków w trudnej sytuacji. Więc z tą pełnią ćwiczmy tą praktykę i prośmy o pomoc, jak tylko ona jest nam potrzebna. Jedna ręka, mostek, pierś, pacha, nadnercza.
przeciwna noga do ręki, do sikającego pieska. Czyli odwodzę w biodrze, ugiętą nogę, stopa na wysokości kolana mniej więcej. I powrót nogi, powrót ręki i wyciągam się w pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Druga ręka. Mostek, pierś, pacha, plecy. Druga noga do sikającego pieska. Wraca noga. Wraca ręka. Pierwsza ręka. I noga. Powrót. Druga ręka i noga. Powrót. Oddech w pozycji wyjściowej. Ręka. Noga. Powrót. Oddech. I ostatni raz, ręka i noga. Wraca noga, wraca ręka, wyciągamy się w pozycji wyjściowej, wdech i wydech. I przechodzimy jeszcze raz do pozycji dziecka. Siadamy na piętach, podkulamy kość ogonową, czoło do ziemi. Ramiona wzdłuż ciała. Pięć długich wdechów i wydechów ze skierowaniem uwagi i oddechu w lędźwia. I powolutku, zaokrąglając plecy, krąg po kręgu do góry, ramiona i głowa na samym końcu. I jeszcze raz głęboki wdech, ręce do góry i wydech. Dziękuję Ci bardzo za tą praktykę księżycową, za tą piękną praktykę na pełni księżyca, w której prosimy o pomoc. I pięknego czasu, pięknej praktyki, pięknego czasu i do zobaczenia na następnej praktyce księżycowej. Buziaki.